to jest najlepsza biografia Tolkiena, no ale zaraz potem mamy książkę, trzeci tom Historii Śródziemia, książka bardzo oczekiwana. No i myślę, jeszcze jedna książka będzie bardzo głośna, jest to jedna z najgłośniejszych książek geopolitycznych, Seyharta, koniec oznacza początek, pokazująca to, co się w tej chwili bardzo ważnego na świecie dzieje. To jest książka geopolityka amerykańskiego, która opisuje rolę Stanów Zjednoczonych po 1945 roku w uporządkowaniu ładu światowego i korzyści, jakie ten ład przyniósł, i gwałtownego załamania obecnie ze względu na kryzysy i wojny, i redefiniowania rozmaitych pozycji rozmaitych krajów. Mamy tam ocenę Ameryki, bardzo pozytywną, znaczenie kryzysu demograficznego, który zasadniczo nie dotknął Stanów Zjednoczonych i nie dotknął, i to w sensie pozytywnym. Amerykanie mają dodatni współczynnik demograficzny, głównie sięgając po zasoby Ameryki Łacińskiej, Meksyku. No i drugi kraj, gdzie ten kryzys demograficzny nie ma miejsca, a bardzo się rozwija, to jest Afryka. Ale to jest związane z olbrzymim zagrożeniem dla świata. Bardzo ciekawa książka, czytana z olbrzymim zainteresowaniem przez wszystkich, ujawniająca amerykańskie głębokie strategie i pokazująca na przykład to, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, przyczyny kryzysu Chin. Wydawało się, że to globalnie pozycje Ameryki zakwestionują Chiny. Wcześniej mówiono o Związku Sowieckim, później Rosji posowieckiej, ale okazuje się, że to tak nie jest, że nadal pozycja Stanów Zjednoczonych będzie bardzo ważna, natomiast bardzo zmieni się świat ze względu na zagrożenie szlaków handlowych morskich, ze względu na surowce. Więc bardzo, bardzo książkę polecam. Ona prawdopodobnie odniesie taki sukces jak nasza wcześniejsza książka Więźniowie geografii. Ona jest w tym nurcie pokazującym, jak ważne co jest geografia, demografia i szlaki handlowe.